Podczas I wojny światowej narody obróciły się przeciwko sobie i sięgnęły po prymitywną broń. W II wojnę światową wciągnięto wszystkie kontynenty. Człowiek wykorzystał zdobycze nauki i dokonał potwornych zniszczeń. Teraz znacznie wyżej rozwinięta cywilizacja zagraża wszystkim stworzeniom na świecie, bo nadchodzi wojna światów. Na podstawie powieści Herberta George'a Wellsa występują scenariusz, zdjęcia, muzyka, reżyseria. W połowie XX wieku nikt by nie uwierzył, że bacznie obserwują nas przedstawiciele znacznie wyżej rozwiniętej cywilizacji. A jednak z głębi kosmosu mieszkańcy Marsa, inteligentni i chłodni, patrzyli na Ziemię zazdrosnym okiem, tworząc plany ataku. Mars znajduje się 228 milionów kilometrów od Słońca. Jego zasoby były na wyczerpaniu. W nocy temperatura spada poniżej minus 20 stopni, nawet na równiku. Mieszkańcy tej umierającej planety obserwowali przestrzeń przez urządzenia, których nawet nie potrafimy sobie wyobrazić. Szukali innego świata, aby tam wyemigrować. Pluton odpadał, bo zamrożone gazy pokrywały całą powierzchnię planety. Neptuna i Uran spowija wieczna noc i chłód oraz atmosfera złożona z metanu i amoniaku. Marsjanie brali pod uwagę Saturna z wieloma księżycami i pierścieniami kosmicznego pyłu. Temperatura na jego powierzchni wynosiła 170 stopni poniżej zera, a warstwa lodu liczyła 24 tysiące kilometrów grubości. Najbliżej ich świata znajdował się olbrzymi Jowisz, góry z lawy i lodu, na których płonął wodór. Potworne ciśnienie atmosferyczne, tysięcy ton na centymetr kwadratowy. Nie mogli tam polecieć. Ani na Merkurego, planetę najbliższą Słońcu, bo nie ma tam atmosfery. Zaś temperatura przy równiku odpowiada płynnemu ołowiowi. Mieszkańcy Marsa skupili się na badaniu naszej planety, zielonej dzięki roślinom i obfitującej w wodę, którą spowijała przyjazna atmosfera. Ludzkość nie wiedziała, jaki los ją czeka, ani że jest obserwowana z mrocznych głębin kosmosu. Aż pewnego lata nadeszła chwila, gdy Mars znajdował się najbliżej naszej planety. Płonąca kula? Wielka. Kometa? Gdzie się pali? Daleko. Zobaczmy. W połowie drogi do Pomony. Bliżej. Obejrzyj, kto jedzie ze mną? Na Pine Summit unosi się dym. 160/30. Odczyt azymutu 160 stopni 30 minut. Największy meteoryt, jaki spadł w Kalifornii. Jedźcie tam szybko, już się pali. Come on,
Hey, grab this. Trójka do centrali, zgłoś się. Tu centrala. Opanowaliśmy płomienie, nie potrzebujemy pomocy. Odeślij wóz, poczekaj, aż pogorzelisko wystygnie. Ktoś powinien go obejrzeć.